przyznam wam taki fragment. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli to pod obłogiem, wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza okrzeni zostali w obłogu i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. Wszyscy ten sam też duchowy napój pili, bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, skałą to był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, żeby się bawić. Nie oddawajcie się też przeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się przeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Ten sam fragment streszczony jest w Hebrajczykach 3,19. A nie weszli dla niedowiarstwa swego. Paweł, wielki propagator łaski, jednocześnie mądry człowiek, pokazuje ludziom, Bożym ludziom, że to, że przyszli do Jezusa, że nawrócili się do Jezusa, że oddali Mu swoje życie, nie jest równoznaczne z tym, że tutaj na ziemi osiągnął sukces. On im pokazuje, że jedynie chodzenie w wierze spowoduje, że wyjdą ze swoich pustyń. On im to pokazuje. Ten werset nie mówi o tym, że ludzie, którzy poznali Jezusa, nie wejdą do nieba. Powiemy o tym, że każdy, kto narodził się z Ducha Świętego, idzie do nieba i nie ma odwrotu. Jednak to, że idziesz do nieba, że mieszka Święty Duch w tobie, to nie jest równoznaczne z tym, że osiągniesz sukces tutaj na ziemi. Można być człowiekiem odrodzonym z Ducha Świętego. Można być uczestnikiem nieba i po śmierci tam pójść, a jednocześnie na ziemi umrzeć na swojej pustyni. I oni poginęli na pustyni. Oni poginęli na pustyni, chociaż pili ze skały, jak mówił Paweł, którą był Chrystus. Legendy żydowskie mówiły, że 40-letniej wędrówce Żydów po pustyni towarzyszyła skała. Że skała przesuwała się z nimi przez 40 lat. Gdzie oni byli, tam była ta skała. Legendy mówią, że to w tą skałę uderzył Mojżesz laską i płynęła z niej woda. Paweł pokazuje analogię. Mówi, to był Mesjasz, który był z nimi tam na pustyni. Ale to nie oznaczało automatycznego osiągnięcia sukcesu. Nie weszli przez niedowiarstwo. To niedowiarstwo pociągnęło ich do bałwochwalstwa, wszeteczeństwa i wszystkich tych rzeczy, przez które mógł się diabeł nad nimi pastwić na pustyni. Powiem wam tak, to głupio jest wejść do nieba z pustą ręką. To głupio stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, dobrze, że tu jestem, ale muszę Ci się do czegoś przyznać. Spieprzyłem swoje życie. Spieprzyłem życie. Chodziłem w niedowiarstwie. Nie wierzyłem Twoim słowom. I zginąłem na mojej pustyni. To głupio. Rozumiecie? Kocham Pawła. Kocham w ogóle jego filozofię. Bo to był człowiek, który dogłębnie pokazał Chrystusa. Nikt tego nie zrobił dogłębniej. I on pokazał nie tylko Chrystusa, który jest w niebie. On pokazał Chrystusa na ziemi. Chrystusa na ziemi. Rozumiecie? Chrystusa na ziemi. Teraz, kiedy byłem w mojej komorze i między innymi zajmowałem się duchowym tłumaczeniem Pisma Świętego, to w liście do Efezjan znalazłem taki werset. Ten werset, który jest opisany w naszych przekładach biblijnych mniej więcej w ten sposób, że On, ten Bóg w Chrystusie połączył ze sobą wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Siedziałem nad tym wersetem godzinę 10 minut.
I zobaczyłem głębię tego wersetu. I w moim sercu mówiłem do Boga, chcę być w położeniu Pawła. Chcę słyszeć to tak, jak słyszał to Paweł 2000 lat temu. Chcę tak to słyszeć. Patrzyłem w te słowa i słuchałem Świętego Ducha. I przetłumaczyłem ten werset. I brzmi on tak, mniej więcej. Ten, który jest w was, w Chrystusie, ten sam w niebie i ten sam na ziemi. Paweł, wielki propagator zjednoczenia człowieka z Bogiem, uczy nas, że posiadamy wszystko, co posiada niebo, abyśmy mogli osiągnąć sukces. Wszystko jest w Twoim duchu. Wszystko jest w Twoim duchu. Wszystko. Nie brakuje tam ani najdrobniejszego elementu Boga, bo ten sam, który w Tobie, ten sam na niebie i ten sam na ziemi. Ten sam. Ten sam. A więc On daje Ci możliwość, aby pustynia Cię nie pochłonęła. Żaden Twój problem, kłopot, niedomaganie nie mają prawa nad Twoim życiem. Nie musisz ginąć. Nie musisz ginąć w niczym. Nie musisz ginąć w sferze fizycznej, psychicznej. Nie musisz ginąć w sferze relacji. Nie musisz w niczym ginąć. Jak będziesz dziś się modlił, to niech Twoje oczy będą skierowane właśnie na tą skałę. Nie na Chrystusa gdzieś daleko, ale na Chrystusa, który jest w Tobie i umożliwia Ci to, aby Twoje życie było większe niż pustynia, po której kroczysz. Większe niż pustynia. Tak się módl dziś do Boga. Ojcze, wywyższamy Ciebie za Chrystusa Jezusa, potężnego Mesjasza, Tego, który w sobie pojednał nas z Tobą. Ojcze, wywyższam Ciebie za Jezusa, uwielbiam Cię za Niego, chwalę Cię, Królu, wywyższam Twoje potężne imię. Dziękuję Ci, że Ty jesteś ten sam, który jest na niebie i na ziemi. Uwielbiam Cię, Boże, uwielbiam Cię, Boże. Ojcze, mi w imieniu Jezusa ogłaszamy, że żadna pustynia życia nie pochłonie nas. Ojcze, my ogłaszamy w imieniu Jezusa, że moc Świętego Ducha, która jest w nas, przewyższa piaski pusty. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ojcze, ogłaszamy, że przeklęte duchy pustyni nie mają władzy nad Bożym Kościołem. Uwielbiamy Ciebie za to, Mesjaszu. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Jedyny i potężny Boże. Ty, któremu jest chwała na niebie i na ziemi. Jezusie Chrystusie. Szakotoro na pateste kremena. Yeah.
Yeah.
Jezus, Jezus, święty mój Bóg. Jezus, 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 Tyś jest zbawcą świata. Chodzimy za nim tłumy i codziennie cię chwała.
przyjacielu, gdy nie będę się bał. Jestem w tej api, tylko gdy nie będę już sam. Z tobą wiecie, unoszę się w powietrze. Zrzuciłeś mnie, bym służył tam. Właśnie nadszedł czas.
Jesteś w stanie, jak Twoim żonie, jesteś siłą, Ty, jak Twój żonie, jesteś w stanie, 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 jak Tw
tym żołnierze, ty się z ogniem i szłaś. Jesteś wiatrem, ty się z siłą, ty szłaś. Jestem żołnierzem, Jesteś Chrystusem, Aleluja. Jest on, Aleluja.
do miejsca, w którym był Dawid. Przyszli wszyscy pobici, okradzeni, zdruzgotani, połamani, z potężnymi długami. Ale nauka Dawida spowodowała, że z tego miejsca wyszli potężni wojownicy. I nie ma takiej opcji, że to nauczanie, które jest u nas, nie czyni nas zwycięzcami. Nie ma takiej opcji. Powiem wam, gdzie są problemy. Problemem jest religia. Religia mówi o zewnętrznych rzeczach, o rytuałach, o ubraniach, o tym, aby dobrze wyglądać. Dobrze trzeba wyglądać, ale nie to jest najważniejsze. Przede wszystkim w środku ma być dobrze. W środku ma być ładnie. Bo Słowo Boże mówi, że Jezus we mnie, nadzieja chwały. I że z wnętrza mojego popłyną rzeki wody żywej. Jeśli jesteś w tym miejscu, uczestniczysz w tym nauczaniu i jednocześnie nie masz zwycięskiego swojego życia, to jest też taka opcja, że do twojego życia przyszły demony. Demony blokują rozwój i wykrzywiają nauczania. Nie ma się czego wstydzić. Nie grzeszy tylko ten, kto nic nie robi. Jeśli jesteś poblokowany, jeśli widzisz, że autentycznie wychodzisz stąd i sam do siebie mówisz, nie wiodę takiego życia, o jakim się tutaj mówi, to wyjdź, będziemy się modlić. Jeśli są demony, to Słowo Boże mówi, żeby je wyrzucać. Jeśli jest choroba, to trzeba ją uzdrawiać. Jesteśmy Kościołem, jesteśmy domem Bożym, jesteśmy ciałem Jezusa. Mamy sobie wzajemnie usługiwać. I Bóg przede wszystkim chce, abyś rozumiał, o co chodzi w tej drodze za Nim. On Cię nigdy nie chciał zbawić po to, żeby Cię postawić w miejscu religijnym, żebyś tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi w Twoim zbawieniu i żebyś nie wiedział, o co chodzi w tej drodze za Bogiem. Jeśli czujesz, że masz notorycznie powracające te same rzeczy, to jest taka opcja, że są to demony, że jest to demon, już nie pomoże jakaś tam modlitwa, wiecie, przyjąć namaszczenie, nie, trzeba wywalić demona. Ja, Artur, Michał i Julitka będziemy się o was modlić i mówcie nam, z czym się zmagacie, ponieważ do demona trzeba konkretnie przemówić. Graj przed. Chciałbym, żebyście podczas modlitwy, kiedy powiecie, w czym jest sprawa, już nie modlili się, a nic nie mówili. Żebyście pozwolili, żeby Duch Święty wam usługiwał przez was. Thank you.
modlitwa jest jak przewód, przez który płynie prąd. Módl się. Módl się.
Niech weźmie
Thank you.
Yes.